Na wtorkowe popołudnie przypadło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zatytułowanego Oddycham czystym powietrzem, zorganizowanego z inicjatywy gminy Nowy Targ. Do rywalizacji mogły przystąpić wszystkie szkoły podstawowe znajdujące się na terenie gminy. Bardzo dużo młodzieży zarówno ze szkół podstawowych, jak i z gimnazjów uczestniczyło w tych pracach. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to były prace plastyczne, wpłynęło ich kilkadziesiąt, natomiast wyróżnionych zostało 6. Prawda? W kategorii klas od 1 do 3 i w kategorii klas od 4 do 6. No i oczywiście na finale, kiedy już została przez komisję konkursową rozstrzygnięte pierwsze, drugie i trzecie miejsca, no to postanowiliśmy wszystkich uczestników tego konkursu, tych, którzy zostali wyróżnieni, zaprosić i wręczyć im upominki z tym związane. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są z całą pewnością domowe piece grzewcze oraz spaliny emitowane przez środki transportu. Jednym z fundamentalnych przymiotów do walki z zanieczyszczonym powietrzem jest edukowanie młodego pokolenia na temat potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Zwróciliśmy uwagę na to, co rzeczywiście wpływa na to, że ostatnio mamy tak zanieczyszczone środowisko naturalne i od nas przecież zależy, żeby to środowisko, dbać o to środowisko. Gminna inicjatywa edukowania młodych w temacie profilaktyki utrzymywania czystego i zdrowego powietrza to bez wątpienia trafiony pomysł. O tym, ile wysiłku kosztowały przygotowania do konkursu, opowiedzieli nam laureaci. Przygotowywaliśmy tą pracę 3 tygodnie. Pomagała nam bardzo nasza pani wychowawczyni. Było bardzo dużo roboty, ale jakoś się uporaliśmy. Narysowaliśmy Polskę, którą przedzieliliśmy na pół. Jedna połowa była zanieczyszczona, a druga była taka piękna, naturalna. Użyliśmy materiału bibuły, robiliśmy także watą chmury albo dym z kominów, węgiel, różne zdjęcia. Konkursy takie jak ten budzą wśród najmłodszych ducha rywalizacji, co przekłada się na pogłębienie świadomości dotyczącej społecznego problemu. Entuzjazm był wielki i też chciałabym podziękować tutaj z tego miejsca pani Mariannie Zajączkowskiej, ponieważ ich bardzo zachęcała do tego projektu. Przyszłość należy do młodych, teraźniejszość zaś wymaga od dorosłych, by zaszczepić w dzieciach ducha walki i przygotować do podołania wyzwaniom, jakie niesie za sobą wypełniona społecznymi problemami codzienność.